Nie, że się nie nudziłeś, słuchaj. Nie, miałem ciekawych rozmówców tam backstage'u, więc... Widzicie, światowy człowiek. No, ale to mi się podoba, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tak zwanych mamilach, czyli middle age men in lycra. A to ja. No ale założy dzisiaj elegancka marynarka, w ogóle wiesz, lycra tylko zawodowo. Znaczy wiesz, słuchałem wasz odcinek niekiedy i wiem, że inspirujecie się i bardzo lubicie działalność i styl naszego piłkarza Krychowiaka. No, jesteśmy wielkim fanem. Więc ja biorę przykład, wiecie, może jeszcze nie ten fason, nie to futro, bo nie ten portfel, nie? Ale słuchaj, Adam Krzczot u Wojewódzkiego powiedział, że on w ogóle nie wie, kto to jest Krychowiak i nie wie, kto to jest Lewandowski, bo nie ogląda piłki nożnej. Czy, nie wie. Co ty oglądasz? Ja oglądam wszystko, co jest interesujące, ciekawe. Trzymam w napięciu. Nawet golf. Jeżeli się zagra w golfa, to naprawdę golf nie jest nudny, trzymam w napięciu. Ale jak biegasz, to słuchasz muzyki, nie podcastów. Słucham muzyki, nie. Wiesz co? Nie skupiłbym się, bo skupiałbym się albo na bieganiu, albo na podcaście. Ale jak jesteśmy przy tej muzyce w słuchawkach, czy ona nadaje ci rytm? Czy ona cię motywuje do lepszego, szybszego biegu? Ułatwia ci tolerancję na wysiłek? Nie, powiem ci, to jest tak. Czasami biegam 30, znaczy ja biegam tylko z muzyką, jeżeli chodzi o rozbiegania. Takie treningi w lesie, na treningach tempowych nie mam zazwyczaj muzyki. I czasami jest tak, że ja się tak, ta muzyka sobie leci w tle, ja się wyłączę nawet, nie, czasami się łapię na tym, że minęło 20 minut, w ogóle nie wiem, jakie utwory leciały, albo co obecnie leci, także potrafię się zamknąć, tak? Ale bez muzyki z reguły to jest jeszcze w ogóle nuda, nie jestem taką osobą, że wiesz, przyroda, słucha ptaszków, jakoś to mnie tak nie jara i... Jesteś jednym z pierwszych biegaczy, którzy mówią, że bieganie jest nudne. Znaczy, to taki żart. Znaczy bieganie 30 km jest nudne, no, trzeba powiedzieć, tak? Sobie stąd też moje pytanie. Jeżeli robisz to często. Stąd ja mówię, też moje pytanie, jestem... które uprzedzi pytanie kolegów podcasterów, którzy mają 75 pytań, ja mam tylko 3. Marcin, ponieważ ja mam tak, że jak po około 10 km wpadam w taki lekki high. Generalnie już zapominam, że jest świat, bo sobie biegnę. To jest w transie. Jestem w takim transie. Przychodzą mi różne pomysły do głowy. Wtedy rodzą mi się naprawdę genialne pomysły, które później, jak już ten haj mi zejdzie, to nagle się okazuje, że te pomysły, kurde, wcale nie są fajne. I wiesz, i schodzę na ziemię, ale w momencie biegu czuję taką niesamowitą euforię, że myślę sobie, kurczę, to bym zrobił, tam bym pojechał, to bym sfilmował. I jak już jeszcze przez 10 minut po biegu schodzę i wszystko to sobie może to notuję, są te endorfiny właśnie. Chyba tak. Więc co ty myślisz, koło 30 kilometra, jakie plany ci się pojawiają, albo jakie wiesz, drzwi się uchylają, o których nie myślałeś? Tylko powiem inaczej, jeszcze skończę myśl. To nie byłeś w transie, bo ja trans to miałem co innego na myśli. A jeżeli chodzi o mnie, co ja zazwyczaj myślę w 30 kilometrze, ile do końca, kiedy koniec, bo powiem ci, jest przyjemne aż tak. Nie, ja rzadko biegam teraz długie biegi, jeżeli chodzi o stricte jako takie typowe rozbieganie, gdzieś tam dla mnie powiedzmy prędkość 4 minuty, jest to zawsze biegam te długie biegi prędkością szybszą, ale dalej w tlenie. Jeżeli się biegnie w lesie, na przykład teraz jak się szykowałem do maratonu, po 3.30 tam w terenie crossowym, między 3.40 a 3.25 czy 3.20 gdzieś tam się kończy, to naprawdę uwierz mi, to już jest taka prędkość w terenie crossowym, że już wiesz, do 20 się leci, już 24, 5 to już jest znużenie i potem jeszcze 5, jeszcze 5, jeszcze 4, jeszcze 2 podbiegi. To już sobie, to już tylko myślisz, aha, jeszcze jeden podbieg tu, jeszcze drugi podbieg tu, zakręt, ostatnia prosta na asfalcie, do mnie do klatki. Czyli walka o przetrwanie. Walka jest o przetrwanie, to nie ma jakiejś myśli. Aczkolwiek jak jestem zdenerwowany, coś tam mnie ktoś zdenerwuje, wyprowadzi z równowagi. To ostatnio często. Nie, ale najczęściej na przykład żona mnie czasami wyprowadzi z równowagi. To idę sobie... Pamiętaj, że jesteśmy na żywo. Ja wiem. Pozdrawiam moją małżonkę Monikę. To wiecie jak jest. No, nie będę wam ukrywał, że jest pięknie, wspaniale. Zawsze kocham moją żonę. Dogadujemy się super. Jesteśmy ze sobą bardzo długi okres czasu. 6 lat małżeństwa już. O, strasznie długo. Ale tu łącznie, ale łącznie 13. Jak to jest? Jeszcze rok. Ale łącznie 13. Łącznie 13, więc wiesz, że nie jest zawsze kolorowo, tak? Że ona cię na pewno wyprowadzi z równowagi nie raz. Już nie. Już jest znieczulony, rozumiem. Okay. Więc powiem wam, że to jest bieganie czasami działa uspokajająco, że pierwszy kilometr, dwa, trzy, jesteś nabuzowany, aż taki roztrzęsiony, a potem tak z siebie schodzi, tak dotleniony wracasz do tego domu, już jest trochę inaczej, nie? Marcin, czy ty po 30 kilometrach masz ochotę na seks? Nie. Testosteron zjazd. Czyli myślałem, że coś jest ze mną. Nie, tak. jestem okay. Zazwyczaj to jest... nie, jak są dobre warunki, to tego, ale jak biegasz w upale,
A myślałem, że dobre warunki, że są świece, świece, wino. A ty mówisz o warunkach, a ty mówisz o warunkach w terenie. Bielizna, wiesz, a ty mówisz o warunkach w terenie. Po 30, wiesz, świece, ciemno, żona rolety nowe kupiła, zasłaniają wszystko. Nie, nie o te warunki. Dobrze, że cisnąłem. Znaczy mi o te warunki chodziło. Nie rozciągałem już na tych schodach. Nie, nie, chodzi mi o to, że wiesz, jeżeli są warunki pogodowe ok, no to jakoś lepiej się znosi ten wynik, ale jak biegasz w upale na przykład, tak? 30 stopni, albo biegasz w deszcz. A nie odpuszczasz wtedy? Nie, nie. Znaczy, a dlaczego nie odpuszczasz? Nie. Dlatego, że po prostu mogą cię spotkać takie warunki podczas wyścigu, podczas biegu? Nie, trzeba zrobić przygotować trening. No co, no jest lato, jest, no to jest, musi być ciepło. Jak w Misiu jest zima, musi być zimno. Tak. Ja się nie spodziewałem, że nasz gość jest po prostu takim rock'n'rollowcem. Więc, jak na biegacza. Prawdziwy podcast. Prawdziwy zawodowiec, bloger. No, nie, spokojnie. Więc słuchajcie, bo się czerwony jeszcze zrobię. Co nie widać, bo to mamy dobre kamery. Mamy dobre kamery. Dobra, zmienicie. Słuchajcie, no to jest tak, że wracasz w ciężkich warunkach z takie 30, jesteś tak wyrąbany, że pierwsza myśl jest napić się, jak jest gorąco. Mhm. Jak jest zimno, to pierwsza myśl jest, żeby się wykąpać i się położyć. I jeszcze ponarzekać, że czemu ja, nie? Tak. Więc, ale w domu nie ma pretensji, bo to już jest 6 lat minęło, to już nie ma pretensji. To jest, to jest różnica pomiędzy bieganiem amatorskim, a bieganiem zawodowym, bo amator jak pójdzie i że tak kolokwialnie się zajedzie, to on jest szczęśliwy. No, jeżeli... bo amator nie potrafi się zajechać. Też, no to też jest tak, ale... Zamuli tak to po prostu. Ale jeżeli... tak. Zamuli tak, ale jeżeli, nie zajedzie. Jeżeli jesteś, powiedzmy, wyczynowcem, który to robi ileś lat i robisz to enty tak. Raz, no to jest coś takiego, że przychodzisz, no musisz zrobić, to swoja praca, ale to nie jest przyjemność, ale się dzisiaj fajnie zmęczyłem, jest super pięknie, wspaniale, teraz sobie poleżę 5 godzin, nie? No to tak już nie działa, nie? Przynajmniej u mnie, nie wiem, może są tacy jeszcze masochiści, którzy po 15 latach biegania dalej odczuwają frajdę z tego wielkiego wysiłku. Ale chcesz powiedzieć, że już nie cieszysz się sportem, tak jak się cieszyłeś kilka lat temu? Nie, bardziej się cieszę z 30. No właśnie. No ale no, jak przyjdzie dokładnie do 18 i 20, to wtedy jest bardzo satysfakcjonowany. Rozumiem. To. Wtedy są, słuchajcie, wtedy dopiero są warunki. Rozumiem tę dygresję. Wtedy jest zimno. Ale ty czuję warunki. Wiesz co? Przesterowuję ci mimikę. Ale teraz idąc twoim tokiem... 18 w zakresie, Andrzej. Idąc twoim tokiem rozumowania, zobacz, teraz jest koszula garnitur, na zewnątrz stoi fajne nowe auto, więc są ku temu warunki, jakby to czerwone? Mówicie. Nie, białe. Też ładny kolor. Pozdrawiam BMW z Dunek. O kurde, ja wziąłem właśnie. No stoi. Tylko tu u was jest problem z parkowaniem, musiałem 200 metrów się przejść. O nie! Ale mieliśmy takiego lekkoatletę tutaj, maratończyka, co miał 8 minut spacerem i to było za daleko, tak? To było za daleko, no to prawda. Z Warszawy? Nie, myślę, że nie z Warszawy, ale mieszka chyba w Warszawie, tak? Z Płocka? Będzie nie wracając do może tego Kielc, może z Kielc. Bo nie będzie mógł spać, nie będzie spokój. Dobra, może zaczniemy gadać o konkretach, co? Dobra. Nie, u nas się nie rozmawia o konkretach. Ja bym chciał zdementować. Staram się kreować jako bloger, nazwałem siebie sam jako mistrzem, że jestem mistrzem polskich blogerów, ale z tym blogowaniem to tak jest śmieszne trochę, no ogólnie robię sobie trochę z tego jaj czasami. Zaczepiasz tych naszych blogerów tam trochę. Zaczepiam, bo powiem wam, jak widzę to, co się dzieje w mediach, na fejsie czy tam na Instagramie, jaką ludzie robią papkę z mózgu, tym amatorom wszystkim, którzy są mega strasznie niewyedukowani, jeżeli chodzi o sport, a jeżeli są, albo jeżeli wydaje im się, że są wyedukowani, bo się naczytali 15 książek, 20 artykułów, oni są pogubieni i za dużo, tu informacja i ludzie szukają w nadmiarze tych informacji, bo dzisiaj mamy takie czasy, że cię bodźcują z każdej strony, są trochę pogubieni i szukają łatwych, prostych recept. Tak. I teraz wbijają na live czata do danego, nie wiem, tam blogera, influencera, czy lepszego amatora biegania i szukają złotych recept. Powiedz, jak trenować do 10 km na 40 minut, na 35 minut, a to musi zrobić to, siamto, nie mając żadnej absolutnej wiedzy o tym człowieku.
Nie widząc żadnej, go, bo bardzo często komunikuje się poprzez internet. To tak nie działa, to tak nie działa. Więc... No wiesz, to ty wiesz, my wiemy, ale to jesteśmy ze sportem wyczynowym związani, tak? Ale o tym trzeba mówić. Taki bloger powie, albo ja mam tyle oglądalności, bo tu mnie ludzie tego udostępniają, pokazują. A on robi im papkę z mózgu. Bo to jest jak coach Michael. A, coach Mike. Musisz zapierdalać. No nie, po prostu oni dają tym ludziom marzenia. A, to też? No. Oni dają marzenia. To też jest ważne. Zorientowali się, że potrafią sprzedać im marzenia. Często sprzedają przy okazji usługę, prawda? No bo zarabiają. Tak, tak. No muszą się czymś wyróżnić, żeby przekonać do siebie. Ale marzenia trzeba umieć realizować, nie tylko trzeba umieć. No wiesz, to jest na krótką metę, prawda? Bo to sprzedasz komuś jakiś pomysł, jest sobie jakiś szaman, który sprzedaje jakiś pomysł na sukces. No i szybko ten zawodnik, amator orientuje się, że to chyba jednak nie ta droga, tego sukcesu jednak nie osiągnie. No i oczywiście trafia na kolejnego i ten łańcuszek, ten łańcuszek działa. Ale ja przeczytam jedną rzecz, no zawodnik mi dzisiaj napisała a propos Majka. On opisuje trening, ciężko mu się biegało, bla, 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 i w końcu pisze tak. Musiałem znaleźć siłę, żeby dotrwać. I wytłumaczyłem sobie, że trzeba być dopierdolonym dzikiem. Więc wiecie, generalnie... Czy musisz się zajechać. Generalnie niektóre teksty ludzi mogą motywować, tylko żeby to nie były takie, o których czekają, o których mówi Marcin, że zgadzam się w 200%, że nie widzisz człowieka, w życiu go nie widziałeś, widzisz jego jakieś tam zdjęcie na Facebooku i ty mu mówisz, co on ma robić, żeby... Masz złote recepty na jego sukces, natychmiastowe. Tak. Hubert. Przepraszam, ale ty też czasami odjeżdżasz na Instagramie. Odjeżdżasz, albo codziennie. Ale słuchasz mnie tam. Ale powiem ci, ale przynajmniej, sprzedaje marzenia. Ale przynajmniej sprzedajesz trafne, proste recepty. Ostatnia była taka. Ja mam taki ostatnio. Albo skopiował to, od kogo skopiowałeś tą ostatnią? Ale jak te proste recepty, jak to są proste recepty, które są trafne, to jest okej, okay, bo na przykład ostatnio usłyszałem u ciebie na Instagramie, na relacji, że jak jest zimno, to załóż czapkę. No i to jest trafne. Ale czymś takim nie zrobisz komuś krzywdy, nie? I rękawiczki jeszcze. Że słuchajcie, warto zasłonić na przykład stawy typu kolana czy coś, nie biegać w 5 stopniach w krótkich spodenkach, bo wydaje się wam, że jest ciepło, tylko załóżcie te leginsy czy spodnie, bo za chwilę ja się tak nabawiłem, taka też anegdota, jako zawodowiec, tak? Pamiętam przed maratonem w Düsseldorfie, w kwietniu byłem, początek kwietnia czy końcówka marca byłem w Szklarskiej i spadł śnieg, chyba początku kwietnia i miałem w niedzielę 30 i biegałem na asfalcie 30 oczywiście w leginsach, w czapce, w tym, ale nie miałem leginsów zimowych, miałem letnie i zajechałem kaletkę przed rzepką w kolanie, miałem zapalenie, bo za zimno w kolano, tak? Długość ruchu i miałem prawie, byłem ugotowany, 2 tygodnie przerwy, stres, czy wiesz. Hubert nie ma tego problemu, on nie musi w leginsach zimowych biegać, bo on ma futro na sobie, więc tam go grzeje. On biega w potrójnej lejce. Wygląda jak w dresiu. Ale niedługo wejdzie w triatlon, to zgoli te nogi. Nie, on nie wejdzie w triatlon, on się pływać nie nauczył. Nie, to prawda. W duatlon. Ale Marcin, bo ty grasz w golfa, ciebie to odpręża, relaksuje. Ostatnio widziałem, że w golfa gra, może nie wiem, wcześniej zaczął, ja nie wiem. Kszczot, Marcin Lewandowski, czy ty z nimi się troszeczkę już mierzyłeś? Czy nie, oni, znaczy to trzeba zdementować, oni próbują grać w golfa, bo jeszcze nie mają zielonej karty. Znaczy nie, jest coś takiego jakby tak zwana zielona karta, musisz przejść kurs na polu golfowym, zdać egzamin teoretyczny, praktyczny, czyli idziesz na pole, na końcu musisz zaliczyć 3 dołki, ileś tam powyżej uderzeń. 3 dołki zaliczyć, Andrzej. Pamiętaj, 3 wystarczy. W ciągu roku. Tak. I wtedy jak zdasz dopiero, jak zdasz egzamin, to nabywasz uprawnienia, żeby wejść na każde pole na świecie. Otwarte. Więc wtedy tak naprawdę de facto stajesz się takim golfistą w pełnym rozumieniu tego słowa. Wiedzą, że nie zadepczesz im trawy. Dokładnie, dokładnie. Więc, potrafi się zachować, więc Adam i Marcin są przed zieloną kartą, a ja już coś tam... Bez tej karty nie jesteś, nie masz prawa nawet towarzyszyć graczom na polu, prawda? Czy możesz z tym wózkiem się tam przemieszczać? Nie, wejdziesz. Po prostu nie zagrasz turnieju, będziesz chciał
przyjdziesz z ulicy, będziesz chciał wejść, opłacić, wejść na pole sobie pograć, tak? No to nie wpuszczą cię, bo nie ma zielonej karty, nie? A gdybym ale chciał, na Diving Range wejdziesz. Bo ty oczywiście jeździsz już Meleksem? Już jesteś na tym etapie? Nie, znaczy... Nie. On gra, nie. Jak, a nie obsługuje... Jak oglądał tylko film Golfiści. Ale od dołka do dołka to jeszcze spacerujesz? Nie, tak, tak. To powiem wam, to jest naprawdę mega duży wysiłek, bo runda trwa 5 godzin. Ja wiem, 18 dołków 5 godzin. Ja kiedyś próbowałem przejść. I to jest po prostu... Harówa, to jest ciężki sport. To jest cięższe niż 30. Musisz oddasz, na naszym poziomie amatorskim oddajesz ponad 100 uderzeń, czy tam 100 uderzeń. Do tego 5 godzin, cały czas koncentracja, rozprężenie, bo nie możesz być przez 5 godzin cały czas skoncentrowany. Jak ucieka ci koncentracja, źle uderzysz często, no ciężki sport. A czy ja mógłbym kiedyś, dasz mi informację kiedyś, żeby z tobą iść i ten pewnie twój wózek mistrzowski poprowadzić? No, z chęcią, no pewnie, nie ma problemu. A czy na wózku masz logo? Nie, swoje? Nie mam, jeszcze się nie dorobiłem. Kiedy zostaniesz trenerem golfa? Nie zostanę nigdy. Chciałbym... A jak ktoś cię zapytał o radę? Jak uderzać, Marcin? Przecież potrafisz. Celnie. Potrafisz. No. Celnie i w odpowiednim kierunku. A później poprosi, żebyś się tym podzielił na blogu. I stajesz się już trenerem golfa. A to jest często... Digital influencer. Ale to już... ale to jest, słuchajcie, no to jest taka tendencja, że teraz każdy, kto ma buty, przeczyta książkę, zrobi 3-dniowy kurs. Z trenerem personalnym czy trenerem biegania, no to jest, no, taki mamy świat. Słyszałem, że te kursy nawet wirtualnie można robić. Pytam się, na jak egzamin, słuchaj, no, ale... naszego trenera. A on mówi, nagrywam to na kamerą materiał i im wysyłam do ocen. No, ja jestem osobą szczerą i przez to może czasami trochę kontrowersyjną, tak? My tylko zapraszamy takich gości. Ale trzeba umieć klasyfikować informacje, tak? Na te mądre, niemądre, mniej mądre, tak? I ja się zgadzam z Kurwinem, niestety, no więcej jest ludzi głupich niż mądrych, no i tak to jest, no i często dlatego człowiek musi się... My się z Andrzejem dogadujemy doskonale. człowiek się musi często sparzyć raz, drugi, trzeci, żeby wyciągnąć wnioski i dojść tak, do żeby się nauczył na własnych błędach, niektórzy się nie uczą. Kiedyś byliśmy na obozie w Szkolarskiej Porębie, ja miałem wśród swoich podopiecznych wielu triatlonistów, amatorów. I na tym samym obozie był Czarek Figurski, trener triatlonu, wcześniej świetny zawodnik, a poza tym po karierze lekkoatletycznej był biegaczem, a wcześniej jeszcze pływakiem wyczynowym, więc olbrzymie doświadczenie. I zaproponowałem mi spotkanie z trenerem triatlonu, profesjonalnym. Po czym troszeczkę zacząłem żałować, bo sobie pomyślałem, zaraz, na takim spotkaniu mi będą zadawali pytania. A wiecie, co trener, który jest profesjonalnym trenerem, w jaki sposób odpowiada na takie pytania? Najczęściej odpowiada tak, wiesz, no nie wiem, bo miałem 3 przypadki. W jednym przypadku znalazłem takie rozwiązanie, w drugim przypadku inne, a w trzecim przypadku jeszcze co innego zadziałało. Prawda? Kolejne pytanie. W tym względzie mam wątpliwości, prawda? Że jakby mądry trener ma mnóstwo wątpliwości, tak, szczególnie jak nie zna tego zawodnika. Tak. Natomiast słaby trener ma od razu złote rady, czyli takie, jakie możemy znaleźć na blogach, tak, czy na forach. Tak. Prawda? Od razu odpowiedź. Przyjdź do mnie, od razu zamiesz pół roku, 3 godziny i tak, będziesz tak, gość. Tak. Dużo hajsu przychodzi. Marcin, słuchaj, zróbmy taką rozmowę. Marcin, pięknie uderzasz, bardzo mi się uda. Śledzę oczywiście twoje wyczyny golfowe. Daj mi jakąś radę, bo ja nie mogę trafić tą piłeczkę. Ty nie możesz w dziurkę trafić, a nie w piłeczkę. Co ty opowiadasz? Do dziurki najpierw, a później znaczy, do dołka. Nie, no. Nawet mandarynki sobie kupiłem, żeby testować. I ale słuchajcie, moja rada jest taka, że ja bym ci powiedział, iść do trenera. Z tego prostego względu, akurat golf jest tak trudną technicznie konkurencją, że nie jesteś w stanie sam nie nauczyć się niczego. Ale ty YouTube'a. Jesteś moją inspiracją. Ale nie, ale słuchaj. Tak nie jak inspiracją wielu ludzi są blogerzy, którzy mówią, nie, moją inspiracją jest ten bloger i ja nie pójdę nie do żadnego profesjonalnego stanie, trenera, bo ten bloger jest moją inspiracją i on mi wszystko powiedział, że muszę zakładać skarpetki, nie, stópki, ale, bo wtedy będę szybciej dobra, biegał sprint. Dobra, ale nie, słuchajcie, przejdźmy bardziej do rzeczy, że to nie jest tak, że ty chcesz zacząć przygodę z jakimś sportem i już musisz iść do trenera. Bo jeżeli zależy ci na tylko tej sferze prozdrowotnej, na przykład biegania czy triatlonu, to zasięgniesz informacji podstawowych z internetu. A i możesz, internet. Ale czy z książek, internetu, czyli z artykułów, tak. Nie koniecznie z blogerów, tak? I zdobędziesz. Zrobisz sobie research i zdobędziesz taki tam zasób podstawowej wiedzy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ale jeżeli twoim celem już jest poprawa jakiegoś wyniku, starty w zawodach, no to warto
iść do jakiegoś trenera, żeby to miało ręce i nogi. Na przykład mówię tutaj, czy w bieganiu, czy w triatlonie, czy w golfie, żeby w ogóle nauczyć się uderzać piłki, to musisz iść do trenera, ale... Ja tylko ci przerwę, reklamując wydanie za tydzień naszego podcastu, dokładnie o tym, co mówi Marcin, mówi jeden z naszych gości, wybitny ortopeda, że jak chcesz zacząć trenować, to tylko do trenera zawodowego. Bardzo tak, jeżeli chcesz pływać amatorsko dla siebie, dla zdrowia, to nie musisz iść do trenera pływania, tak, bo sobie nie zrobisz krzywdy, bo umiesz pływać, tak? Ale jeżeli chcesz, kurde, żeby to miało ręce i nogi, chcesz się poprawiać, chcesz popracować nad techniką, no to idź do specjalisty, boli cię ząb, to idziesz do dentysty, a nie do szamana, który weźmie... A nie do blogera dentysty. No, tak. Dokładnie. Zębowa wróżka, nie? I to jest ten problem. Ale słuchajcie, to jest ten problem w świadomości polskiego... Tak, słyszałem, że w Wilanowie barber też potrafi wyrwać. Ale to jest ten problem w świadomości często ludzi, że nie mają problemu z tym, że idą powiedzmy do lekarza i za 5-minutową, często bezwartościową wizytę bólą 200 zł. Za nic często. Za wypisanie recepty. Na sukces, na marzenie. A nie chcą zapłacić na przykład za 2 treningi po 100 zł trenerowi, który im powie, zanalizuje technikę, tak, pokaże błędy, pokaże, gdzie jest masa do ogniwa, jak ćwiczyć, co zrobić, tak, uświadomić go. Słuchaj, żeby wyprowadzić się z twojej dysfunkcji, to potrzebujesz takiego i takiego treningu, ale nie przyswoisz tego w jedną godzinę. I to trzeba na przykład pięć treningów, cztery. No wiesz, ale weź teraz trenera, który mówi amatorowi, że on spełni jego marzenie, ale za 5 lat. No to przecież on momentalnie idzie do kolegi, który uprawia dyscyplinę rok dłużej i ten kolega mu mówi, że ja ci w rok przygotuję. No, jak w rok, Andrzej? Bo posłuchaj, bo, ale potem, wiesz co, bo ci ludzie, zobacz, powiedz, ale mi, potem bo ci ludzie nie szukają. No, piku, no to ludzie... jest to sparzenie się, to doświadczenie. Ale tak? Wiesz co, bo ci ludzie może nie szukają trenera, tylko szukają psychologa. I może 100 nie zapłaci trenerowi, ale... nazwijmy mentorowi, psychologowi, zapłaci 100, no bo poczuje się ja lepiej. Ja prowadzę swoich zawodników, tak? Rozmawiam z nimi i ta komunikacja pomiędzy zawodnikami, a zawodnikiem a trenerem jest bardzo ważna, tak? Jest kwestia treningowa i też kwestia komunikacji, tak. Żeby... I zawodnik też potrzebuje rozmów z trenerem, tak? Potrzebuje często jakiegoś bodźca motywacyjnego, albo utwierdzenia go w tym, że będzie dobrze, że trening idzie dobrze. Ale ja też mówię zawodnikom, że słuchajcie, ja nie będę waszym przyjacielem, że jak poczujesz się źle, to możesz do mnie zadzwonić, bo pierwszy, ja na to też czasu nie mam, jestem też zawodowym biegaczem, ale nie taka jest rola trenera. Trener nie może być trenerem przygotowania często motorycznego, psychologiem, albo jeszcze psychoterapeutą, dietetykiem, powinien mieć wiedzę ogólną, dużą, ale otacza się specjalistami. Jeżeli ja nie mam wiedzy na jakiś temat, bo zawodnik przysyła mi badania krwi, ja je umiem w podstawowym zakresie zanalizować, bo taką wiedzę, doświadczenie mam, ale jeżeli jest jakiś wskaźnik, który mnie bardzo niepokoi, a nie mam tej wiedzy, to mówię, słuchaj, idź do lekarza albo jakiegoś hematologa, bo śmiem twierdzić, że tu może być jakiś problem. I dlatego ja cenię ludzi, którzy nie boją się posiłkować mądrzejszymi od siebie, tak? Jak to mój kolega Piotrek Albiński, trener pływania, kiedyś wybitny pływak, powiedział, nawet od najgłupszego trenera może się czegoś mądrego nauczyć. Tak, tak. I ja też uważam, że trzeba się posiłkować wiedzą trenerską, nie polegać tylko na własnych doświadczeniach. Marcin, bo biegacze, którzy oglądają nasz program, wiedzą, kim jesteś. Natomiast również spoza biegania oglądają nas słuchacze, na przykład pływacy, triatloniści. Mogą nie wiedzieć. Czy możesz powiedzieć, jaki posiadasz rekord życiowy w maratonie? 2:10:07, o ile pamiętam. 2:10:07. Mhm. Który to jest w historii polskiego biegania wynik? Piąty chyba, tak? Czy piąty? Piąty. Egzekwo z Janem Chórukiem. Czy maraton to jest właśnie ta konkurencja, w której się specjalizujesz, zawsze specjalizowałeś i w której chciałbyś się oddać jakby do końca, zakończenia kariery? No, znaczy ogólnie specjalizuję się w biegach długich, tak? Czyli 10, półmaraton, maraton. Trochę tylko do tego maratonu mam pecha. No, jakoś ostatni zacząłem trenować, znaczy specjalizować się w maratonie stosunkowo też, nie wiem, czy późno, czy nie, ale gdzieś tam często w przygotowaniach do maratonu gdzieś tam jakieś urazy mnie doskwierały i przez to albo nie kończyłem tego maratonu, albo w ogóle nie startowałem.
No ale to jest też związane z takimi kwestiami jak profesjonalizacja, bo jednak w Polsce o tą profesjonalizację ciężko, o odpowiednią odnowę biologiczną, całe to zaplecze, o tych ludzi, którzy też pracują na twój sukces, tak? Często zawodnicy są sami, trenują sami, bez odnowy. Ja miałem takie, wiesz, takie sytuacje, że inwestowałem duże swoje też pieniądze, czy pieniądze sponsorskie, na przykład w obóz do Meksyku, jechałem na 3 miesiące, kosztowało mi to 10-12 tysięcy, ale już nie starczało mi na odnowę, tak? Tak. I bo już nie byłem w stanie tego wszystkiego sfinansować i co z tego, że fajnie, dobrze trenowałem, jak pod koniec całych przygotowań mięsień nie wytrzymał, bo nie było odpowiedniej odnowy, nie było całego zaplecza i doznawałem jakiegoś tam urazu, kontuzji. No i to też, no ciężko, to musisz mieć dużo szczęścia. Tak, dlaczego nie wpadłeś na pomysł, żeby na przykład poprosić Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, żeby ci sfinansował część tych przygotowań? Jak to nie wpadłem? Wpadłem na takie pomysły i niejednokrotnie z nimi rozmawiałem na ten temat. No to są już złożone kwestie, no nie wiem, czy to jest sens w ogóle o tym jak mówić, tak? Tak, czy jest o tym sens mówić, no... Nie chcesz się denerwować, czy... No wiesz, no ja mogę tylko powiedzieć, jeżeli pobiegłem ten wynik 2.10.07 w wieku 26 lat, czyli byłem jeden z najmłodszych maratończyków, którzy taki w historii Polski, którzy taki wynik osiągnęli. I zaczęło mnie boleć kolano na przykład przed półtora miesiąca przed igrzyskami. Zrobiłem tomograf, rezonans, prześwietlenie, nic w wyobraźni nie było widać, nic. Nie pojechałem, zachowałem się, uważam, moralnie, powiedziałem, no nie jadę sobie na igrzyska stanąć na starcie, bo wtedy nie mogłem biegać, w ogóle trenować i przebiegnę kilometr i powiem, że byłem na igrzyskach. Tak tylko powiedziałem, no słuchajcie, mam kontuzję, nie jadę. Ale miałeś kwalifikacje. Tak, miałem kwalifikacje. To jest bardzo ważna informacja. Tak, miałem kwalifikacje do Londynu. Czy mogłeś pojechać na wycieczkę, wytatuować sobie 5 kółek olimpijskich i być bohaterem. Tak, mogłem się szykować, szykowałem się do igrzysk, tak, na obozie. No i na obozie z dnia na dzień zaczęło mi puchnąć lekko kolano, ale to za chwilę znowu jeszcze bardziej spuchło, nie mogłem biegać. Zrobiłem wszystkie badania, tam nic nie ma. No i słuchajcie, no okazało się, po 3 miesiącach, mówię, czy dwóch, dobra, tniemy, bo robimy artroskopię, sprawdzimy w środku, bo to jest niemożliwe, tak? I okazało się, że miałem pod rzepką osteofit, czyli taką narość kostną, zwapnienie, które drażniło mi struktury miękkie w kolanie i ona narastała lata, tak, najprawdopodobniej. Tak. To są sprawa przeciążeniowa i miałem pecha, że mi to zaczęło boleć 2 miesiące czy 1,5 miesiąca przed igrzyskami, a nie miesiąc po igrzyskach. I przez to na igrzyska nie pojechałem. Ale jaki był de facto efekt tego, że nie pojechałem na igrzyska? Skreślono mnie ze szkolenia. Mhm. Czyli mimo, że pobiegłem 5. wynik w historii polskiej lekkiej atletyki w maratonie, miałem 26 lat, zachowałem się moralnie. Bo oddałeś komuś miejsce? Nie, no po prostu nie pojechałem, na polskiego podatnika na koszty nie naraziłem. I skreślono mnie ze szkolenia. No to jest pytanie do związku, nie do mnie, dlaczego tak postąpiono, a nie inaczej, tak? Więc no, to a są czy to... teraz masz pomoc ze związku, czy to się zakończyło i do dzisiaj no to jest, jest stan? Znaczy, dostałem propozycję szkolenia, to jest ciężki temat. Szkolenie jest do maratonu, ja sam do końca nie wiem, czy teraz mój obecny uraz, zmęczeniowe złamanie kości... Którego doznałeś podczas biegu, tak, podczas półmaratonu. Tak. Czy pozwoli mi się przygotowywać na wiosnę do maratonu, żeby zrobić kwalifikację, tak? Jak się w ogóle biegnie ze złamaną nogą, półmaraton i jeszcze wygrywa ten półmaraton, tak? No boli, nie, ale to wiesz, to znaczy, ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest złamanie, tak? Po prostu przed startem nie miałem żadnych oznak bólu. Na treningu nie bolała mi noga, przed zawodami nic. Startuję, rozgrzewam się, wszystko jest ok. Nastawienie bojowe na bardzo dobry bieg, rekord życiowy. Bardzo dobra forma zresztą. I na 5. kilometrze zaczynam czuć dyskomfort w stopie, jakbym zbyt mocno zawiązał buty. Mówię, no ale no, sportowiec, jak tylko nie, cały czas mamy jakiś dyskomfort, coś nas boli, tak? Więc nie, od razu to nie jest jakaś lampka, ci się nie zapala, że o, schodzę, tak? Czerwona kontrolka. No i 2 kilometry dalej był tylko nagły trzask w stopie i okropny ból, taki 2-3-sekundowy. I pierwsza myśl, jakaś torebka stawowa, gdzieś tam coś pękło, bo czułem po prostu, jak mi krew zalewa wszystkie tkanki, tak? No i już dla mnie ten bieg de facto na 7 kilometrze się zakończył, jeżeli chodzi o wyniki i o bieganie. Gdzieś tam biegałem z bólem sporym, ale to nie był taki ból, że kulałem, nie mogłem w ogóle kroku zrobić.
Adrenalina. Marcin, jeszcze tutaj chciałbym wrócić do twoich perypetii okołoolimpijskich. Mówisz, że sam powiedziałeś, że miałeś trochę pecha z tym, tak? Tak. Kwalifikacja do Londynu nie możesz, bo kontuzja, do Rio nie udało ci się zdobyć kwalifikacji, a jesteś z zawodnikiem, który jest predestynowany do brania udziału w największych imprezach. Jak ty mentalnie z tego wychodzisz? Bo to, słuchaj, takie przypadki, ja to nazywam serią niefortunnych zdarzeń, to może się zdarzyć każdemu. Tak, tak. Jak się mentalnie z tego wychodzi na poziomie profesjonalnym? Czy to wiesz, ty... No rozumiem pytanie. Jak no. się mentalnie z tego wychodziłeś? Znaczy ja, nie wiem, takie jest moje zdanie. Ja powiedziałem gdzieś tam w prywatnych rozmowach, mówię, że niejednokrotnie wielu zawodników, jakby mając takie przypadki, takie historie, jak ja, by po prostu skończyło ze sportem, tak? No właśnie o to pytam, między słowami. Mi się wydaje, że to jest kwestia charakteru, że jakby chęci udowodnienia też sobie, ale często i środowisku, że nieraz mnie już skreślano, tak? Że już nie wrócę po kontuzji, nie wrócę do sportu, a ja wracałem i udowadniałem, że gdzieś tam na tym poziomie krajowym może jestem gdzieś tam cały czas w czołówce. Moim zdaniem na dychę i w półmaratonie najlepszy od dobrych kilku lat. W maratonie no najlepszy nie jestem, ale jestem w czołówce. Więc to są te dwie kwestie, a dwa, robisz to całe życie, tak? Ja teraz mam 31 lat. No nie wyobrażam sobie, że kończę sobie ze sportem i idę od razu gdzieś na etat, bo nie mam doświadczenia, nikt mnie nie zatrudni. No jestem wojskowym, w wojsku mogę zostać, ale na przykład marzałoby mi się, żeby zostać menadżerem jakiejś dużej firmy sportowej, tak? No to pierwsze pytanie, no okej, znasz się na sporcie, ale jakie pan ma doświadczenie w sprzedaży? No mówię, no żadne, nie? Więc to jest kwestia taka, że... Nie masz pomysłu na życie. Nie mam pomysłu, mam dużo pomysłów na życie, tak? Ale póki jestem zdrowy, tak. Póki jestem w sile... To chcesz realizować tak, ten, który tak. póki jest jestem, twoim póki priorytetem. Jest, póki jestem w sile wieku, to chcę realizować się biegowo. Już się realizuje też trenersko. Tylko odpuść te 30, pamiętaj. Już się realizuje trenersko. Andrzej, czemu się uśmiechnąłeś? Ale już wprowadzam nowe projekty. I tutaj taką też inspiracją jest dla mnie trochę Haile, tak? Gabriel Salassi, bo gość zarobił trochę pieniędzy na bieganiu, na początku tylko biegał, ale potem się okazało, że on jest przedsiębiorcą. Tak, tak. On pół Etiopii, pół Addis Abeby ma szpital, ma szkołę, ma coś tam i on potrafił łączyć biznes, i to dużo większy niż mój, z wyczynowym bieganiem i wygrywam maratony z super wynikami, tak? Wiesz, ja myślę, że niepotrzebnie martwisz się o tą rozmowę kwalifikacyjną na przykład, na którą byś poszedł do potencjalnego sponsora przedsięwzięcia, tak? Że chciałbyś być menadżerem dużego przedsięwzięcia sportowego, ponieważ z twoim doświadczeniem, z tym ile razy podnosiłeś się po upadkach, tak, tak. Ten menadżer będzie dobrze wiedział, że ty się sprawdzisz. No to bo ty jest... tej praktycznej strony się nauczysz. Tak, to jest właśnie, nie powiedzieć, że jest kwestia wdrożenia się, tak, no nie każdy... Jakby, a on potrzebuje charakter, tak, a ty masz ten charakter. No coraz więcej się, no są takie czasy, że coraz więcej na te zdolności miękkie się zwraca uwagę, nie tylko te twarde, tak, czyli... Poza tym słuchasz naszego podcastu regularnie, więc sporo się nauczysz. Poza tym ja myślę, że w dzisiejszym podcaście kilku takich biznesmenów jeśli się chodzi do ciebie, o miękkie umiejętności, do ciebie zwróci. Wiesz, no, pracy znaczy, biznesmena, menedżera. Wiesz, jeszcze nie jestem na takim poziomie jak pewien znany coach, który mówi, że trzeba rozmawiać ze swoim polipem, żeby go wyleczyć. Ale wszystko... Wszystko przede mną. Tak, tak. No. Nie, ale Marcin, słuchajcie, chce być jak Haile, czyli wykupi nam tutaj pół Powiśla i na pewno zrobi parkingi, żeby miał blisko. Tak, to jest mega pomysł na biznes, żeby w mieście jakiś patent na parking zrobić, bo to jest dobry interes, tak? Wiemy, że już jesteśmy blisko rozwiązania. Tylko to jest zawsze trochę bariera finansowa. W Polsce, wiecie co, w Polsce nie jest tak jak na Zachodzie, moim zdaniem, czy w Stanach, że łatwiej znaleźć inwestora, tak? Masz pomysł? Szukasz inwestora, inwestor ci daje daje ci hajs i dzielisz się z nim zyskami. Często na początku nie masz dużego wkładu, to ci powie 50%. No w Polsce, tak? W Polsce może jest dużo trudniej, o tym będzie na przykład mówił Marcin Konieczny za chwilę w materiale, który zrobił Andrzej. Jeszcze tylko wrzucę takie pytanie na koniec naszego spotkania, bo wszystkich wątków nie wyczerpiemy, a chciałbym, żebyś od czasu do czasu przyjeżdżając swoim nowym BMW do nas zajrzał. Żebyś zajrzał, my je sfilmujemy, pokażemy je na żywo. Słuchaj, ja znalazłem takie jedno zdanie,
pytanie z wywiadu, którego udzieliłeś dla magazynu Bieganie rok temu. Powiedziałeś tak, że oddałbym złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów, oddałbym rekord Polski Juniorów, żeby robić wtedy w tamtym wieku te rzeczy, które robię teraz w wieku 30 lat. Minął rok od tej wypowiedzi. Jakie rzeczy są przed tobą i jakie masz plany, jakie są cele? Pewnych rzeczy no, nie da się już cofnąć, tak? Tych błędów, które były popełniane, ja jako młody zawodnik nie byłem świadomy tego, że często no, sobie szkodzę, tak? I popełniam błędy treningowe, nie byłem prowadzony, nie prowadziłem siebie sam, więc to jest proste, wiadome. No ale teraz jakby staram się naprawić trochę tych rzeczy, nigdy nie stosowałem jakiegoś tam treningu siłowego, było dużo biegania, a oczywiście było dużo stretchingu, takie typowe sprawności, ale nie było stricte treningu siłowego, stabilizacyjnego dużo. To wprowadzam takie zmiany, no po to, aby gdzieś zabodźcować się, robić coś innego, co robiłem do tej pory. Organizm szuka bodźców nowych, tak? Jak będziesz robił cały czas to samo, to nigdy nie możesz się spodziewać tego samego efektu. Zrobisz jeden trening, zrobisz trening w danym roku, on ci odda, zrobisz wynik. Powtórzysz ten trening w następnym roku, on ci odda, może się jeszcze poprawisz, ale w trzecim już ci nie odda. Nie ma opcji. Czyli więc musisz cały czas szukać jakichś nowych bodźców i to jest moja taka, mój kierunek działań. Który również możecie uchronić przed kolejnymi kontuzjami. No mam nadzieję, no akurat ta stopa, to jest dla mnie to jest mega przypadek, bo ja zainwestowałem bardzo mocno w odnowę. Pozdrawiam Faktory Med, który się tam też zaopiekował w ramach współpracy. Mnie pierwszy raz od dawien dawna w przygotowaniach maratońskich nic nie bolało. Nic. Ja realizowałem naprawdę sztos mocny trening i nie miałem żadnych problemów mięśniowych, nic. No i na zawodach. Życie, to jest życie. To jest życie, przypadek. Hubert, na koniec jeszcze pytanie. Tak, ja mam oczywiście pytanie, wiadomo, takie trudniejsze. Z dziedziny biegania, niech zgadnę. Z dziedziny biegania. Myślałem, że o tych 30-kach. No to zawsze. Marcin, czy kiedy jakby ostatnia 30-ka twoja, to powiedz mi data. Kiedy była data tej twojej ostatniej 30-ki? Pamiętasz, kiedy ostatni raz? Przed praskim. Tydzień albo dwa tygodnie przed praskim. Czy już wtedy miałeś białą BMW? Co? Nie, ja nie mam, znaczy ja nie mam białej BM-ki, nie, przepraszam, ja na razie została mi użyczona biała BM-ka. Czy ona już wtedy była użyczona? Nie, do moich projektów, ale powiem... Czyli odkąd ją masz już 30 żadnej... Słuchajcie, ja ucinam, bo ja ucinam osobiste to jest wszystko przede mną, tylko muszę zakończyć i sprostować, wszystko przede mną. Dzisiaj biała BMW, jutro białe Porsche. No, ale, słuchajcie, ucinamy. Słuchajcie, mamy poważne pytanie od naszego widza. Mamy pytanie od Eli, może nie pytanie od Eli Ublanek, tylko smutne stwierdzenie, że ciężko sponsorów przeważnie inwestują w piłkę nożną. Zaraz posłuchacie materiału z Emkonem, z Marcinem Koniecznym, który wcale nie twierdzi, że ciężko jest o sponsorów, tylko w dzisiejszych czasach sam wynik zawodnika nie wystarczy. Dokładnie. Zawodnicy muszą zadbać o swój PR, żeby tego sponsora, żeby ten sponsor się w ogóle nim zainteresował. A moja żona ostatnio powiedziała, że Marcin Chabowski naprawdę jest mega przystojny i ja zacząłem się troszeczkę obawiać. To też będzie jaki ładny chłopak. Coraz częściej w tej Warszawie się pojawia. Ja muszę jeszcze coś ważnego powiedzieć na sam koniec. To jest to, co powiedziałeś, to po części jest, to jest prawda i trochę to jest też smutne, bo nie mamy otoczki. Ja jako zawodowiec powinien trenować, a nim powinna się zająć jakaś agencja. Oczywiście. I powiedzieć, Marcin, bądź tu na treningu jesteśmy, tu nagrywamy. To jest zadanie twojego PR-oficera. Nie, ale kogo na to stać, to ma. My musimy. Ale jeżeli nie stać, to trzeba samemu w to zainwestować. My musimy robić wszystko sami. I teraz do nas się ma pretensje, że my się bardziej promujemy niż ale nie, ale ja mam pretensje do lekkoatletów, bo że się nie mówię, że do wszystkich, tylko uważam, że lekkoatleci się nie promują. A mi się zarzuca, promują, a mi się zarzuca. Nie, to bardzo dobrze, to ja pochwalam i kibicuję. Natomiast ja uważam, tobie, że się nie promują. Nie twoim tobie, krytykom. Tobie, a niech krytykują. Zawsze będą tacy, którzy będą krytykowali. Ale ja mówię, nasz podcast też, no bo zazdroszczą. bo oni tego nie robią. Kończąc tylko, ostatnie zdanie. Jeżeli chodzi o sponsoring. W dzisiejszych czasach nikogo nie obchodzi, że jesteś mistrzem Europy, czwartym zawodnikiem mistrzostw Europy. Ty musisz niestety przyjść i powiedzieć, dam wam taki produkt. Jestem dobrym biegaczem, dobrym sportowcem, dobrym triatlonistą, ale ponadto
dam wam taki produkt. Taką wartość dodaną do waszej wartość firmy, przedsięwzięcia. Ale przynajmniej w Polsce. Ale właśnie za chwilę zobaczycie w materiale, w rozmowie z Marcinem Koniecznym, jaki on ma pomysł na to, żeby sponsorzy się nim zainteresowali. No, on nie zaczął od wyniku sportowego. On jakby ten sukces zakończył wynikiem sportowym, natomiast zaczął zupełnie czegoś innego, od zwrócenia uwagi na swoją osobę. Ale blogowanie jest bardzo ciężkie. Ale Marcin, poczekaj, Daniel, Andrzej, tak? Marcin, posłuchajcie. Sponsoring, Marcin, 50+. I tym oto akcentem. Słuchajcie, chcielibyśmy... nie wiemy, do czego pije Hubert Dupanowski. Bardzo ci dziękujemy. Życzę powodzenia. Trzymam kciuki. Marcin, bo to jak w sporcie. I bardzo miło było poznać. Dziękuję bardzo.